Miasta gwiazdy i ich ślady na terenie Polski RS. Zapewnie ciekawi Was, skąd u mnie wiedza o miastach i gwiazdach na terenie Polski. Wcale nie jest aż taka duża. Kilka znałam ze studiów i podróży, resztą znalazłam niejako przy okazji, po kluczu. Klucz jest uniwersalny i można po nim szukać gwiazd w całej Europie, a może i na świecie. O co chodzi? Na przykład o to, że fortyfikacji używa się podczas wojen. Zatem większość z nich brała udział w działaniach wojennych z okresu XV po XIX wiek. Wystarczy spisać większe bitwy i potyczki, a miasta gwiazdy znajdą się same. Druga opcja to szukanie w pobliżu portów, mórz i rzek. Trzecia to lwy. Miasta gwiazdy często, nie zawsze, mają lwy w herbie. Inny trop, trudniejszy do wypatrzenia, to łuki triumfalne lub wzmianki o nich w opisach lub rycinach. Które popularne miasta mają w herbie lwa? Na przykład znane nam z fortyfikacji gwiazd Gdańsk, Płocko, Rzeszów, Kutno, Legnica, Lądek-Zdrój, Rypin, Częstochowa, Wrocław i Bydgoszcz. Nie wszystkie sprawdziłam pod kątem tych fortyfikacji, ale większość z nich ma zamki nad rzekami wzniesione na kamiennych fundamentach i tajemnicze lochy w podziemiach. Do sprawdzenia mam jeszcze tak wiele, jeszcze Głubczyce, Polanice, Zdrój Szczecinek, Zaręby Kościelne, Nasielsk, Nowe Miasto Lubawskie, Zduńską Wolę, no i w końcu kochany Lwów. Miasto Lwów, czyli Słowian, orzeł jako godło, został nam narzucony wraz z chrystianizacją. Herb Piastów początkowo miał czarnego orła na znak sojuszu z cesarstwem rzymskim, niemieckim i czasami nawet miał dwie głowy. Ale wiele polskich, ruskich rodzin szlacheckich utrzymało w herbie lwa. Wmawia się, że lew jest symbolem typowo niemieckim. Nie jestem taka pewna. Podążajcie jego znakiem, a nie jedno odkryjecie sami. Niech Aslan was prowadzi. Radziechów, zamek dolnośląski. Na satelicie nawet sporo widać. Lidar później, bo nie działa. Im częściej korzystasz z lidaru, tym częściej się zawiesza, dlatego czasem mi to opóźnia robienie poprawek. Jak się zreperuję, dorzucę widok. Może uda się zweryfikować miasteczko. No właśnie i chyba zapomniałam dorzucić. To przy okazji. Ten zamek znalazłam przypadkiem, czytając o tajemniczych tunelach w innym Radziechowie pod Lwowem. Zwykłe szczęście. Trafiła się też galeria zdjęć z tajemniczymi ceglanymi lochami, które przypominają mi parę dziwnych, sztucznych grot w łazienkach warszawskich. Rzeszów. Kopiuj, wklej z Częstochowy i wielu innych zamków otoczonych bastionami. Podobnie miał również zamek ujazdowski w Warszawie, zanim zdobyli go Szwedzi podczas potopu. Ten ów został oficjalnie zbudowany w XIX wieku, ale na miejscu starego zamku. Czyli jak zwykle niby coś było, ale jest nowe. Tylko kamienna wieżyczka na rogu jakaś znajoma, czyli taka charakterystyczna latarenka. Rzeszów nie ma w herbie lwa, ale ma całe województwo podkarpackie. Na starych mapach coś tam można dojrzeć, jakby fosy po innym obrysie. Możliwe, że tam było jeszcze coś więcej. Dzisiaj znowu miasto zarosło. Zaraz powiecie, że wymyślam. A co robi podziemna trasa turystyczna w Rzeszowie? Krasnoludki wybudowały te podziemia, tak znajomo i uroczo przypominające z innych twierdz. Czy naprawdę jeszcze ktoś mnie posądza o wymyślanie teorii spiskowych? Ja nic nie wymyślam, te podziemia naprawdę tam są. Że też odważyli się tam zwykłych ludzi wpuścić, Oczywiście udostępniono tylko niewielki ich fragment pod rynkiem. W rzeczywistości ciągnął się przez całą Starówkę, a może i dalej. Miejscami są elementy kamienne. Znowu posadzka taka gniazda. Na liderze widać, że bastionów nie nadsypano, ale odkopano ze skarpy. Czyli tak jakby to jest wykopane. Możliwe, że tu było kiedyś więcej, to takie coś. Siedlisko lubuskie. Podobnie jak w Rzeszowie jest tylko zamek. Ale jak jest zamek, to najczęściej można się doszukać więcej śladów. Oczywiście jest lew w herbie. Tutaj już są wzmianki o jakiejś starszej budowli, na której miejscu zbudowano murowany w połowie budynek w połowie XVI wieku. Znalazłam też wzmiankę, iż najstarsza zachowana wzmianka o zamku pojawiła się w dokumencie władcy tych ziem księcia Głogowskiego Henryka III w roku 1298, gdzie wymieniona została nazwa Nowo Castro Siedlsko. Czyli znów zamek wybudowano na czymś, tak? No, to jakieś rekonstrukcje to. O podziemiach jest mowa w kontekście katedry. Na liderze wyraźnie widać wykopane fosy w obrębie skarpy. Tylko ta fosa nie miała najmniejszych szans wypełnić się wodą, bo była dużo powyżej rzeki. Dziwne. Zamek jest w ruinie, można go obejrzeć na Google Street dzięki uprzejmości fascynatów. Jednak gdzieniegdzie można zauważyć lwy, na przykład lwa na jednym z portali.
nie wiem, czy to nie jest, nie było oryginalnie takie jak w twierdzy Kudach, że to był ten prostokąt, tylko tu już się zmył przez wodę. Piękny był, ale niestety II wojna światowa zniszczyła go dokumentnie, przynajmniej naziemną część. O podziemiach nic nie wiemy. Kamienne kolumny robią wrażenie. Wreszcie takie rzeźbione. Siniawa, Dybków nad Sanem. Jest opisywane pod dwoma nazwami, dlatego wrzucam obydwie. Oglądając mapę z pewnej publikacji o innych twierdzach, zauważyłam gwiazdkę w Sieniawie. Ponieważ nic mi na temat tej twierdzy nie było wiadomo, zaczęłam od sprawdzenia lidaru i oczywiście, że jest zarys bastionów. Równolegle szukałam też informacji w różnych internetowych przewodnikach i były tam wzmianki o ceglanej twierdzy z 1650 roku, a nawet tajemniczym tunelu łączącym twierdzę z Jarosławcem. Dla zmyłki opisywana jest jako twierdza w Dybkowie, dziś dzielnicy Sieniawy. Dybków, oprócz funkcji rolniczych i tych wynikających z charakteru prywatnej własności, pełnił rolę ośrodka dóbr na obszarach własności sieniawskich nad Sanem. Około roku 1650 właściciel wzniósł na pobliskim wzgórzu ceglaną fortecę o nazwie Sieniawę. No, w Sewroki zbudował. Ubezpieczył ją bastionami i nasypami ziemnymi. Załogę tej fortecy stanowiła prywatna dragonia i broniąca pobliskich włości sieniawskich. I dalej o tunelu, bo oczywiście tunel też jest. Powtarzane do dzisiaj legendy mówią, że w podziemnych fortach Sieniawy jest wejście do tunelu prowadzącego w kierunku Jarosławia. Tunel miałby łączyć sieniawskie dobra z posiadłością Czartoryskich w podjarosławskich Pełkiniach. Problem w tym, że musiałaby przecinać koryto Sanu. No, tunelach pod rzeką to wszyscy. Tak, wszyscy wiemy, że to żaden problem. Tylko o takich tunelach archeolodzy dowiadują się dopiero, gdy jakiś nagle się odsłoni i nie można dalej udawać, że nie istnieje. Skoro już wiemy, że bastiony i tunele są, to można już wybierać się na eksploracje, nawet komputerowe. Ceglany mur bastionu bardzo ładnie widać na Google Street. Może to sobie otworzymy. Nie widzicie? Dobra, porządna cegła. Niby zostały tylko bastiony, ale na wszelki wypadek teren z grubsza jest państwowy i ma tu siedzibę nadleśnictwo. Nie interesuj się człowieka. A jakby co, to śledzi cię dużo kamer. Niespodzianka. Znalazłam też powyższy dokument o skróconej treści. Jan Kazimierz, król Polski, zezwala Mikołajowi Hieronimowi z Granowa Sieniawskiemu, strażnikowi koronnemu, na założenie na prawie magdeburskim miasta Stanisławowa. W miejscu wsi Dybków oraz nadaje miastu temu targi i jarmarki oraz uwalnia jego mieszkańców na 30 lat od wszelkich ciężarów państwowych, z wyjątkiem tych, które płacili jako mieszkańcy wsi. A, czyli najpierw miał się nazywać Stanisławów, ciekawe. I jeszcze charakterystyczne zwolnienie z podatków mieszczan, chyba że pochodzą ze wsi, czyli z ludu miejscowego, a nie osadników. Przypomina wam to coś? Siewierz. Zrujnowane bastiony zamków w Siewierzu, o których próżno szukać informacji w przewodnikach. Na zdjęciach satelitarnych jednak widać ich fragmentaryczny zarys. Widać, że ktoś próbował przerobić je na fosę. Czyli jakaś zaszła przeróbka na średniowieczny zamek. Nie wyszło, więc zbudowano dookoła sztuczny wał i wyglądało na fosę, której nigdy tu nie było. Ale jakaś świnia narysowała ten bastion na dole i po prostu o nim nie rozmawiamy. Widzicie? Satelita nie jest czytelna, ale wprawne oko dojrzy, co trzeba. Tutaj takie. Tu nawet też coś widać. W NAC, czyli w Narodowym Archiwum Cyfrowym, znalazłam sporo starych zdjęć ruin, gdzie bastiony są wyraźniejsze. Jeszcze okoliczna ludność nie rozkradła. Widzicie? Tu jest ewidentna cegła pod spodem. I tutaj, tu nawet lepiej widać. Teraz tu jest tylko trawa. No i tutaj. Tu są nawet jakieś wejścia wykute. No i tutaj też ładnie widać, że tam jest coś pod spodem. Słuck, Białoruś. Tu mowa ponownie o fortyfikacjach wzniesionych w XVI wieku i to jeszcze przez kobietę. Wikipedia twierdzi, że otoczyła fortyfikacjami całe miasto, bo to fast babeczka była. I miasto na kształcie elipsy gwiazdy. Znowu ten charakterystyczny taki kawałek dobudowywany do kwadratu. Smoleńsk, ten Smoleńsk. Rzecz jasna, nie mogło zabraknąć znanej wielu twierdzy smoleńskiej.
Trochę za daleko na wschód polecieliśmy, ale być może te dziwne loty miały inny cel niż tylko zwiedzanie Katynia. I na mapie. Gdzie reszta miasta gwiazdy? Na satelicie widać obrys. Ludzie jakoś tak mają, że nie lubią mieszkać w rowie. Nawet mi się nie chce zygzaków w pęcie dorysowywać. Na północ od miasta, za lotniskiem, widać tajemnicze, błotno-owalne jeziorka. Może pod lotniskiem też coś jest i powoduje różne anomalie grawitacyjne, przez co są tam problemy z lądowaniem czasami. Srebrna Góra jest o tyle ciekawym przykładem, że niekiedy bastiony powstawały nie na nizinach, ale zupełnie w górach. Silne, kamieniem obłożone wały. Kto to budował? Czym? Jak? Bez narzędzi, maszyn? Ja tego nie pojmuję. Że to przetrwało niemal nienaruszone tyle setek lat. Trasa łazienkowska nie ma stu, a już się wali. To po prostu tak sobie jest. Zarys bastionów. Jaki sens jest budować bastiony na stromej górze? Stanisławów, Ukraina. Historia miejsca związana bardzo z Polską i obroną jej granic przed najazdami tatarskimi. Te bastiony to pewnie świetna ochrona przed obstrzałem z tatarskiego łuku. Jak myślicie? To jest ważny taki krzyżyk. To się często powtarza. W Srebrnej Górze, tak się cofniemy, to też jest takie coś. To jest rekonstrukcja, bo już niewiele się... Miasto rozrosło się tak, że niczego z satelity się nie dojrze. Może jakieś pojedyncze ulice. I to jest po prostu... Tak było, ale już niczego nie dojrzycie. 10. Stare Drawsko. Dziś są tam ruiny zamku i smażalnia ryb u pana Romka. Ale z dawnych czasów była to porządna twierdza. Na znalezionej przeze mnie dawnej rycinie wyraźnie widać dużo ruin przed twierdzą. Co tu było wcześniej? Czy bastiony to resztki miasta zniszczonego przez jakiś nieznany kataklizm? To rozlane jezioro wygląda groźnie i działa na wyobraźnię, jak kałuża po wrzuceniu dużego kamienia. 11. Szczecin. Jedno z ważniejszych miast ówczesnego świata. Dziwne tak budować twierdzę nie dokładnie po obrysie miasta, tylko wokół pola kapusty na prawym brzegu. A podziemne trasy Szczecina są tak obszerne, że nawet mają oddzielne hasło na Wikipedii. Ciekawe, że tak rzadko wspominają o nich przewodniki, a jeszcze rzadziej o tym, że są tam o wiele starsze podziemia z czerwonej cegły. Tu film z tunelu pod Odrą. Herb Szczecina lubią trzymać w objęciach dwa lwy. Miłośnicy Szczecina spenetrowali pół kilometra korytarzy i pomieszczeń pod byłym szpitalem miejskim przy Alei Wyzwolenia. Na początku nic nie wskazywało na to, jak duże są podziemia. Wejście do nich znajduje się w jednym z niepozornych budynków. Rafał Depa z portalu podziemny-szczecin.pl podkreśla, że w mieście jest jeszcze wiele tajemnic. Tu akurat przed wojną był browar. Dziś pozostały po nim jedynie fragmenty urządzeń. Niektóre pomieszczenia mają ponad 10 metrów wysokości. Prawdopodobnie tam w wielkich kotłach ważono złocisty trunek. Chyba w Tenczynku też był browar w czymś takim urządzonym. Świdnica. Jedno z miast, gdzie wyjątkowo mamy dużo starych map. Może dlatego, że jeszcze w latach 90. stacjonowały tu radzieckie wojska i trudno było udawać, że nie ma i nie było. Gwiazda 200. Czy mam wspominać o tunelach i legendach świdnickich? No ciężko ukryć takie piwnice, jak się je z dnia zapadnie. Ale oficjalnie będą was odsyłać tylko do Osówki. Na satelicie już widać, że wszystkie fosy i bastiony się zazieleniły tylko. Znowu klasycznie ludzie nie lubią mieszkać w rowie. Natomiast lidar pokazuje, że gwiazdę jakby ucięła rzeka w połowie. Czyli to wygląda tak, jakby się tutaj osunął grunt. Jakaś powódź była?